Myślę, że będzie to jeden z najcięższych wyjazdów, jakich nas czeka, z paru powodów. Po pierwsze, sytuacja Jagiellonii. To jest zespół, który reprezentował nas w pucharach, który ma bardzo dobrą kadrę, dobrego trenera, który ma swoje ambicje. Jest to i jedziemy na bardzo ciężki teren, na którym nam się bardzo ciężko gra. To Jagiellonia, natomiast my jako Korona mamy swój plan, mamy swój też pomysł na ten mecz. Nie chcemy tylko jak gdyby bazować na tym, że mamy jakąś serię i tego się trzymamy i to jest kluczem. Absolutnie, to tamte mecze się odbyły, tamte mecze już są historią. Dzisiaj tworzymy nową i przygotowujemy się do tego spotkania meczu z Białymstoku bardzo z dużymi nadziejami. Sytuacja kadrowa? Zdrowotnie jest wszystko w porządku. Nie mam jakichś takich urazów, które na dzisiaj by wykluczały piłkarzy z sobotniego pojedynku. Jedynie absencja Marcina, ale to ilość żółtych kartek. Pomysł na grę głównie w drugiej linii to podobny jak do tego, co pan zaprezentował zespół w Zabrze, czyli trójka defensywnych tak naprawdę pomocników. Tylko że rozumiem, że jak wraca Kamil na lewą obronę, no to Rafał Grzelak idzie do środka pola. A nikt nie powiedział, że Kamil będzie grał. Na pewno będzie w 18. No, wygraliśmy ostatnie spotkania, pamiętajmy, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Na pewno Kamil jest kluczowym zawodnikiem, jest to kapitan. Ale tak jak mówię, zarówno postawa Rafała Grzelaka, który grał na lewej obronie, jak i Wanie Markowicza napawają optymizmem. To jest to, co też cały czas podkreślam. Rywalizacja trwa na treningach, mam duże jako trener możliwości i z nich korzystam. Natomiast no, wariantów jest parę. I bierzemy również ten wariant pod uwagę, że wraca Kamil. No bo to taki bardziej defensywny wariant, a tym ofensywnym no to kto na tej dziesiątce mógłby wystąpić? No nie ma Marcina, jest Nabil. Kiedyś mówiliśmy, że może być też Paweł Sobolewski, który... Może być Paweł. Pamiętajmy, że w paru meczach grał Michał Przybyła, jest Przemek, tylko możemy wykonać manewr podobny. Ayran występował również w Kadizie jako zawieszony napastnik, więc te możliwości są. Pytanie jest pomysł. To jest najważniejsze. Przyglądamy się jak się toczą treningi, jak gdyby. Pamiętajmy, że zarówno w naszym zespole, jak i w zespole z Białymstoku paru zawodników było na reprezentacjach, zresztą nieźle grali, więc mamy jeszcze parę dni na podjęcie i ustalenie pewnych wariantów, do których się przygotowujemy. Wrócił Gabów z kadry, motorycznie jest wszystko dobrze, w sensie takim, że nie jest zmęczony, bo ostatnio wtorek miał indywidualne zajęcia, a teraz? Blado rozgrywa bardzo dużą ilość spotkań. Jeżeli byśmy porównali ten okres, w którym on występuje dzisiaj w Kielcach, a z okresem sprzed roku, no to jest przepaść. Zdajemy sobie z tego sprawę, bierzemy pod uwagę również to, że to nie tylko mecze same, intensywność meczu, on grał od deski do deski, ale również podróże, bardzo mały czas regeneracji dla organizmu. To wszystko powoduje, że Vlado, chociaż jest zawodnikiem bardzo ambitnym, to jest ciężkie do zrekompensowania w tak krótkim czasie, dlatego cały czas go monitorujemy i jest to również jedna z tych pozycji, nad którymi się zastanawiamy. Jest naszym kluczowym zawodnikiem, tak samo jak Kamil, od którego jak gdyby, który jest pewnym też gwarantem, bo przyzwyczailiśmy się i wiemy, jak wystąpi w danych meczach, ale to, że grał, i gra nie znaczy wcale, że wystąpi w najbliższych meczach, między innymi z tych powodów, które wymieniłem. Co trenerze z Pilipczukiem, którego gdzieś tam no już dawno na boisku w dłuższym wymiarze nie oglądaliśmy? Kadra jest szeroka, jak widzimy, jest rywalizacja i po ostatnim meczu ciężko wrócić do niektórych zawodników, którzy gdzieś wypadli. To nie jest jego winy. Ta kontuzja się przeciągała. Filip od pewnego czasu pokazuje tendencje zwyżkowe. W zajęciach bardzo dobrze grał. Jeżeli grał w zespole, w drugim zespole również bardzo dobrze grał, strzelił tam bramkę. Natomiast no, wybór jest. I proszę też pamiętać, że meczem z Jagiellonią nie kończymy, jak gdyby tej nowej rundy, którą zaczęliśmy. Mamy 6 meczów bardzo ważnych. Zmieniają się warunki atmosferyczne, zmieniają się boiska. Boiska są coraz bardziej grząskie, więc wszyscy ci zawodnicy są nam bardzo to potrzebni. To, że nie wystąpi w tym bądź w kolejnym meczu, wcale nie znaczy, że nie będzie zawodnikiem kluczowym w meczach, które są przed nami. W jakich nastrojach jedziecie do Białegostoku? Na pewno w pozytywnych. Bardzo dobrych, tak na dobrą sprawę. Mamy 23 punkty, nie przegraliśmy na wyjeździe, jedziemy tam z podniesionym czołem i na pewno po 3 punkty.
dla Ciebie te mecze w Białymstoku i w ogóle z Jagiellonią, to takie mecze szczególne? Czy szczególne? No mecze każdy inny. Oczywiście przyszedłem do Kielc z Jagiellonii, Białystok, nie zapomnę tego okresu czasu, który tam spędziłem na pewno, no ale mecz jak każdy inny. Jagiellonia to drużyna, z którą Koronie, szczególnie w Białymstoku, gra się trudno. No zgadza się. Z tego co pamiętam, ostatni raz wygraliśmy tam. To nasze pierwsze zwycięstwo. Mam nadzieję, że za dwa dni będzie drugie. Ale Jagiellonia chce się zemścić za tą porażkę w Kielcach z pierwszej kolejki. Na pewno tak, na pewno bardzo poważnie podejdą do tego meczu. Zresztą tak jak i my, mają mało punktów, dlatego ten mecz nie będzie na pewno łatwy. 7 meczów bez zwycięstwa Jagiellonii, to jak na trzecią drużynę poprzedniego sezonu, to taka seria zaskakująca i pewnie gdzieś tam niezadowalająca i kibiców i działaczy w Białymstoku. No na pewno nie zadowalają się tym miejscem, na którym są i z punktów, jakie mają, dlatego czeka nas bardzo ciężki bój. Jesteśmy, na razie jeszcze jesteśmy w dobrych humorach i dobrej dyspozycji, także na treningach dużo bramek pada, także myślę, że i w Białymstoku coś strzelimy, a nic nie stracimy, także myślę, że trenerzy już pomału od wczoraj plan na Jagiellonię wdrażają, także myślę, że jesteśmy gotowi do tego, aby stoczyć ciężkie derby żółto-czerwone. No ja mam tylko nadzieję, że te gole padają nie jak ty stoisz na bramce, bo w tych meczach wyjazdowych w tym sezonie straciłeś tylko jedno i to z karnego, problematycznego. Na razie w pierwszej rundzie, tak? Sezon jeszcze się nie skończył, także nie, no wiadomo, fajnie jest tak, że tych bramek się stosunkowo mało traci, ale trzeba mieć świadomość taką, że to zaczyna się już druga runda, tak? Także już teraz na zespoły będą na 100%, czy na 100%, cały czas na 100%, tak? Ale gdzieś tam nie będzie takiej mowy, że a dobra, jeśli przegramy, no to w następnym meczu czy kolejnym gdzieś sobie odbijemy. No niestety tych meczów będzie coraz mniej, tak? Zagramy jeszcze 6 kolejek, czyli de facto na wiosnę zostanie 9, tak? Także tych meczów będzie mało do odrabiania strat, a wiemy jak tabela się układa, jak zespoły, które mają czy miały duże ambicje, na pewno też i mają teraz, będą chciały po prostu odbić się, tak? I te niepowodzenia z poprzedniej rundy sobie odbić teraz. Jaga w małym dołku, ale z drugiej strony pałająca chęcią rewanżu za tą porażkę w Kielcach. Tak, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że tak jak dziennikarze, wy mówicie, że Jaga niby jest w dołku, zawsze ten dołek kiedyś się może skończyć. Tak samo było z Lechem Poznań. Ja liczę na to, że ten dołek, jeżeli wyjdą, no to jeśli takowym są, tak, no to będzie po naszym meczu. Nie konkretnie w tym, tylko że w kolejnym, tak. Także my jedziemy tam, aby zdobyć te 3 punkty i po raz kolejny wracać z podróży. Już z pełnym uśmiechem na twarzy. 7 meczów Jagi bez wygranej, no taka seria gdzieś tam pewnie na szatnie dobrze nie wpływa, że od tylu meczów nie udało się im wygrać. Tak, ale dobrze wiemy, jaki jest trener Michał Probierz, tak, że on w każdym meczu chce od tych swoich podopiecznych wycisnąć maksa i na pewno będzie również w tym przypadku. My sobie zdajemy sprawę, że Białystok nie jest łatwym terenem. Oczywiście gdzieś możemy spojrzeć na ostatni mecz, jaki zagrał Piast, że można powiedzieć, że mecz pod kontrolą i stosunkowo patrząc na wynik 2-0, no to fajny, łatwy mecz, tak? Gdzieś tam ktoś też może mówić, że Jagiellonia oddała również sporo reprezentantów kraju, tak? Dopiero teraz koledzy zaczęli zjeżdżać, także gdzieś na pewno ten handicap jest, ale to my nie możemy się jakby tym podniecać i tym zadowalać, bo tak jak powiedziałem, Białystok jest ciężkim terenem, a Koronie nigdy się tam łatwo nie grało. Nie będziecie mieć wsparcia kibiców, którzy akurat do Białegostoku licznie zawsze jeździli, to jakoś tak z tyłu głowy macie to, że będziecie bez wsparcia? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że nie jadą. Zakaz. No to nie jest miło, aczkolwiek no cóż, my jesteśmy tylko z zawodnikami, którzy biegają po tym zielonym placu, tak? A to, co się dzieje na trybunach, no to jak dani kibice się zachowują, no to nie jest jakby od nas zależne. No co prawda zdziwiłem się, bo na Zabrzu takowi byli, tak? W nielicznej grupie, ale byli. Także no cóż, no będziemy musieli sobie poradzić
z nieprzychylnością całego stadionu w stosunku do naszego zespołu, ale myślę, że taka sytuacja też nas nakręca i niejednokrotnie pokazywaliśmy, że dajemy radę. A jak ty, Zbyszek, wspominasz w mecze przeciwko Jagiellonii w Białymstoku? Chyba zbyt miło, nie? No, wiemy, że raz tam kontuzja się przytrafiła. Ale chyba ani razu nie przegrałem. Z tego, co grałem, to jeszcze z Jagiellonią nie przegrałem, tak? Mówię graniu, w sensie występowaniu na boisku, tak? Także no, wspomnienia mam dobre, oczywiście, no, gdzieś tam złamany nos, ale to już jest życie, tak? Takie rzeczy się zdarzają, to bodajże 4 czy 3 lata, także już tam człowiek o tym w jakimś stopniu nie pamięta. Nie ma również zawodnika, który się do tego przyczynił, także spokojnie, no, urazy jakieś tam to idą zapomnienia, ale tak jak mówię, ja mam miłe wspomnienia, tym bardziej, że jadę do, można powiedzieć, do rodzinnego Białegostoku, tak? Moja mama pochodzi z Białegostoku, mam również ciocię, babcię, braci i siostrę Białymstoku, a brat... No to będą kibicować. Będą, ale no niestety będą kibicować tej drugiej, tak? Drużynie żółto-czerwonej, tak? Także kiedyś też napisałem na Facebooku, że żółto-czerwona jest tylko korona i brat się od razu odezwał po minucie, że jak to jest jeszcze Jagiellonia, także nie, no spokojnie, także... Oni na pewno będą kibicowali swojemu zespołowi, czyli Jagiellonii, także mnie to też będzie w jakimś stopniu nakręcało, żeby im troszeczkę małego pstryczka w nos zrobić.